Cześć, witajcie. Cześć. Hasło na dziś: kompresja. Kompresja, czyli coś, co się dzieje z plikami, kiedy je zapisujemy, czy to muzyczne, czy zdjątka. No właśnie, i z czym to się je? Z danymi ogólnie, bo to nawet nie musi być plik. Są kompresje strumieniowe, które są zakładane jakby na dane, które idą w sieci. Czyli streaming. Streaming, tak. No, tak? Na przykład, tak, chociażby. Więc to nie musi być ten plik, to nie musi być plik, ale po prostu dane, tak? O co chodzi w kompresji? No to tak samo jak w kompresji takiej klasycznej. Chodzi o to, żeby więcej zmieścić w mniejszym czymś, tak? No jak mamy kompresor, no to chodzi o to, żeby dużo powietrza zmieścić w małym pojemniku, czy tam powietrza, czy gazu, czy czegokolwiek innego. I tu chodzi o dokładnie to samo, czyli jeżeli mamy tam, nie wiem, megabajt danych, to żeby zrobić z tego pół megabajta, a jak się uda, to 100 kilobajtów. Żeby jakby zmniejszyć rozmiar tych danych na danym nośniku, tam gdzie je zapisujemy, albo na łączu, tak, dokładnie, no żeby było po prostu... Żebyśmy oszczędzamy czy miejsce w pamięci, czy transfer danych przez internet. Dokładnie. Szczególnie. Dokładnie. I co na początku trzeba by o tej kompresji wiedzieć? Że są dwa rodzaje takie zasadnicze kompresji. Jest kompresja tak zwana stratna i bezstratna. Jak sama nazwa wskazuje, ta bezstratna to jest taka, że po prostu jeżeli coś skompresujemy, czy spakujemy, bo to się używa wymiennie jednego drugiego, jeżeli coś spakujemy i rozpakujemy, to będziemy mieli dokładnie to samo, co przed tymi operacjami, czyli po prostu nie tracimy żadnych danych. A druga, jak sama nazwa wskazuje, jest stratna, czyli jeżeli coś skompresujemy i rozkompresujemy, to wyjdzie coś bardzo podobnego, ale jednak nie dokładnie to samo. I jak się łatwo domyśleć, kompresja stratna nie nadaje się do paru rzeczy, gdzie po prostu przekłamanie... Zależy na jakości. Nawet nie chodzi o jakość. Wiesz, no programu nie pojedziesz kompresją stratną, bo tam przekłamanie jednego bajta i cześć, i nie działa. Pozamiatane, ale mówimy tu już na przykład o multimediach. No to tak, wiąże się po prostu z obniżeniem jakości i tu przykładem takiej kompresji stratnej jest zdjęcie JPG. W zasadzie wszystkie multimedia, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, są traktowane jakąś kompresją stratną. I to ma sens, ponieważ jeżeli kompresujemy coś, czego odbiorcą jest człowiek i jego zmysły, to one z natury są niedoskonałe, więc po prostu jeżeli tam jakieś pierdoły zostaną stracone, to prawdopodobnie człowiek normalnie tego nawet nie zauważy. Jeżeli byś chciał porównać na przykład zdjęcie, które zostało potraktowane JPEG-iem albo jakimś tam bezstratną kompresją, jeżeli oczywiście to nie przesadzał nic przesadnie, to jeden czort. Tak oglądając, to w zasadzie ciężko będzie wyczuć, znaczy niemożliwe będzie stwierdzić, które jest... Na pierwszy rzut oka nie ma różnicy, więc po prostu korzystamy z tego, że można coś zmniejszyć i zaoszczędzić, czy miejsce w pamięci, czy na transferze danych. Oczywiście zakładając, że nie zależy nam na topowej jakości, czyli na przykład nie będziemy z tego, nie wiem, plakatu, billboardu drukowali, no bo wtedy to już może być problem, nie? Oczywiście może nie musi, bo to wiesz... No wszystko zależy od wszystko, tak naprawdę rozdzielczości tego zdjęcia, no ale załóżmy... Znaczy generalnie co do zasady powinno być tak, że kompresję tą stratną stosujemy na ostatnim, że tak powiem, etapie. Tam, gdzie można, czyli, i gdzie to nie jest kluczowe. No. Czyli przypuśćmy, jeżeli podchodzimy do sprawy profesjonalnie, no to robimy zdjęcie bez kompresji, potem je przerabiamy bez kompresji, montujemy, tam robimy jakieś różne dziwne operacje, a potem ten finalna rzecz po prostu jest wrzucamy na stronkę na przykład internetową jakąś ilustrację, no to ona już może być potraktowana kompresją. No tyle teorii, bo tak naprawdę to wszystko to... też zależy od okoliczności, nie? W tak. dużej mierze, no bo audiofil też się zaraz skrzywi, że ja to jednak słyszę różnicę między MP3 a flakiem. No okej, jak masz dobre słuchawki, tak, ale na takich pchełkach od telefonu, czy na głośnikach z telefonu, to już w zasadzie bez różnicy, co odtworzysz. Bo też jeszcze zależy, ale to i tak nie zależy. Ale to przejdziemy potem może do technikaliów trochę później. Kompresja bezstratna jest jakby konieczna w momencie, kiedy chcemy skompresować program, jakąś bazę danych, nie wiem, dokument Office'a, cokolwiek, gdzie po prostu no, nie możemy sobie pozwolić na przekłamania nawet drobne, bo to są po prostu dane jakieś liczbowe, konkretne i to nie będzie, że jest podobnie, to po prostu musi być to samo i koniec. I takie algorytmy są stosowane jakby powszechnie, no to są różne rary, zipy, pewnie się spotkaliście nieraz z czymś takim, że coś się ściąga i coś jest spakowane, trzeba to rozpakować, żeby można było z tego korzystać. Co więcej, bardzo wiele programów jest w tej chwili tak zwanych samorozpakowujących się,
Czyli my naprawdę tego nawet nie widzimy, tak, ale program się w momencie uruchamiania, my nie uruchamiamy programu właściwego, tylko uruchamiamy taki malutki dekompresor, który resztę tego programu dekompresuje do pamięci i potem uruchamia. Możemy nawet nie wiedzieć, że to jest spakowane. Tego po prostu nie widać, to się po prostu robi. Dokładnie, tak samo jak dane mogą być na przykład... Nie jestem pewien, jak to wygląda w Office Microsoftu, ale na przykład OpenOffice'owe dokumenty są kompresowane. Czyli te pliki ODT, ODS i tak dalej, to jest po prostu, to jest XML spakowany zipem tak konkretnie, plus obrazki. I my też tego nie widzimy, to po prostu się dzieje w sposób przezroczysty. I dlatego między innymi na przykład potraktowanie dokumentów Office'a jakimś kompresorem zewnętrznym, no daje marny efekt, bo to już zostało raz spakowane. Ale nie zawsze są takie pliki, które się po prostu fantastycznie skompresują, bo po prostu właśnie wewnętrznie nie mają żadnej kompresji, albo jakąś taką bardzo słabą. I wtedy tak. No, wtedy to ma sens. Swego czasu, kiedy procesory były za słabe, żeby sobie tak w locie kompresować i rozkompresowywać, no to naprawdę można było 2-3-krotnie ścisnąć jakiś program właśnie stosując jakiegoś tam RARA czy coś takiego. I teraz tak, jak to działa? No bo to się fajnie mówi, że skompresować, żeby było mniejsze. To jest w zasadzie dosyć proste w takim założeniu podstawowym, natomiast no oczywiście w realizacji już proste nie jest, ale chodzi o to, żeby wyłapać w zbiorze danych powtarzające się elementy. Czyli na przykład jak ja bym miał ci przesłać, tak sprowadzimy sprawę do absurdu, dokument, który zawiera 1000 zer, to mogę ci te 1000 zer przesłać, albo ci mogę napisać, że wysyłam ci 1000 zer. Czyli no, 1000 razy 0. Wyobraźcie sobie to na kartce, zwizualizujcie. Tak. Napisać 0 razy 1000, albo napisać 1000 razy 0. No. Po prostu. No mniej więcej taka zasada. Taka zasada. To jest oczywiście w uproszczeniu, natomiast chodzi o pokazanie wam, jak to po prostu działa, co się z tymi danymi dzieje. I już, i po prostu mamy ściśnięte po prostu dane, a... No, jest kupa takich miejsc, gdzie po prostu powtarzających się ciągów liczbowych jest po prostu bardzo dużo. Jakieś pustki w zbiorze danych, czy coś takiego. I tu nawet taka bardzo, bardzo podstawowa kompresja, jak po prostu wyłapywanie powtarzających się bajtów, potrafi dać bardzo duże efekty. Ale to jest tylko taki pierwszy stopień. Drugi to jest wyłapywanie powtarzających się całych ciągów. Czyli nie, że 1000 zer, tylko łapiemy sobie ciągi. To jest coś takiego, co robimy w życiu, stosując skróty. Zauważ, że jeżeli mamy jakieś słowo, które jest długie, czy tam zdanie, i często używane, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie? SPZO, tak? Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, nie? No. I tam Ministerstwo Edukacji Narodowej, tam MEN i tak dalej, i tak dalej. Jest tego po prostu od metra i w życiu tego stosujemy dużo. No oczywiście człowiek nie encyklopedia, bo z tych skrótów naprawdę musi być coś powszechnie znane i stosowane, żebyśmy to stosowali taki powszechnie rozumiany przez wszystkich skrót. Więc komputer nie ma takich ograniczeń. On sobie może przeskanować właśnie taki plik, wyłapać wszystkie powtarzające się elementy, zastąpić je krótszym jakimś ekwiwalentem, czyli właśnie takim skrótem. No i tak to działa, jeżeli chodzi o kompresję bezstratną. To są te tak zwane uniwersalne kompresje bezstratne, no bo są jeszcze specjalizowane, takie jak FLAC, o którym wspomnieliśmy, ale to jakby obok. Natomiast kompresja stratna to jest tutaj trochę więcej zabawy. Bo o co tu chodzi? Chodzi o coś takiego, że jeżeli mamy jakąś paczkę danych, to staramy się znaleźć jakąś funkcję matematyczną, która możliwie najdokładniej te dane nam odwzoruje w postaci jakiegoś tam wzoru. W wypadku JPEG-u to jest na przykład obrazek jest dzielony na takie kawałki 8x8, to jest traktowany jako macierz i tam potem jest taka śmieszna transformata matematyczna robiona, która ma tą macierz za zadanie opisać matematycznie. I chodzi o znalezienie w skrócie takiej funkcji matematycznej, która jak najbliżej będzie tego oryginału, co oczywiście się nie udaje idealnie, ale jeżeli się uda to zrobić dosyć dobrze, no to zamiast tej macierzy 64 znaków, no to przekazujemy kilka parametrów w jakiejś tam funkcji. I w ten sposób działa na przykład JPEG. W wypadku dźwięku, czyli MP3, no to tam stosujemy z kolei transformatę Fouriera i parę innych takich zabaw, ale co do zasady to właśnie zawsze wygląda w ten sposób, że staramy się znaleźć jakąś matematyczną funkcję, która nam przybliży te dane rzeczywiste i przesyłamy po prostu parametry tej funkcji.
A rozkompresowanie polega na wykonaniu po prostu tej funkcji i no i jakby odtworzeniu tych wartości. Tego, co ona opisała. I w kompresjach stratnych no, bardzo mocno korzystamy ze słabości ludzkich, czyli po prostu, no w wypadku na przykład MP3 zostało stwierdzone, że jeżeli mamy dwa dźwięki blisko siebie, jeden jest głośny, drugi cichy, to po prostu tego cichego nie słyszymy. Człowiek nie jest w stanie go zarejestrować. W związku z czym możemy go zupełnie pominąć i po prostu nie wysyłać o nim informacji. To już jest ten zysk, nie? W wypadku na przykład JPEG-a zostało coś takiego zauważone, że człowiek dużo bardziej zauważa zmianę jasności niż zmianę koloru. Czyli na przykład przebarwienia jakieś drobne mogą nam umknąć, a zmianę jasności już jakby niekoniecznie. W związku z czym obraz kolorowy jest rozbijany jakby na kanał jasności i kanał koloru. Tak zresztą swoją drogą było w telewizji kolorowej, tej analogowej. I one są kompresowane jakby z różną jakością, czyli jasność jest kompresowana dużo lepiej niż kolor. Takie myki po prostu, które bazują na niedoskonałości ludzkich zmysłów. I co jest z kolei ważne w kompresji stratnej, że praktycznie każda kompresja stratna ma w pewien sposób możliwość regulowania jakości tej kompresji. No w wypadku MP3 no to jest tak zwany bitrate, tak? Mamy MP3 tam 128 kilobitów, 256, 320 i im więcej, tym lepsza jakość. Tym lepsza jakość. W wypadku JPEG-ów, jak ktoś się bawił jakimś GIMP-em czy jakimkolwiek innym programem graficznym, to w momencie, kiedy zapisujemy obrazek jako JPEG, to mamy takiego suwaka, nie? Można się pobawić tym suwakiem i zobaczyć, jak to wpływa na ten cały obraz wynikowy. Tak to w skrócie działa, tak? W wypadku filmu, no to tam jest jeszcze inaczej. Ale tam też występuje coś takiego właśnie jak bitrate i on jest w pewien sposób wyznacznikiem jakości. Im wyższy bitrate, tym lepsza jakość po prostu i obrazu, i dźwięku. Tym lepsza jakość, tak. I przy okazji to jest taki na przykład mit, który pokutuje, że filmy w 4K nawet na małym ekranie to lepiej się ogląda i są wyższej jakości niż w Full HD. Co na pierwszy rzut oka jest bez sensu, no bo przecież ten ekran i tak nie odda tych wszystkich szczegółów. Natomiast to nie jest do końca bez sensu. Ponieważ filmy w 4K mają wyższy bitrate niż te filmy w Full HD. Po prostu są zapisane w jakby mniej stratny sposób. W mniej stratny sposób, tak. Tylko że to, że ten film wygląda lepiej, nie wynika z tego, że on jest w 4K, tylko z tego, że ma wyższy bitrate. Właśnie, mniej stratny format jest jego zapisu. Także cóż, no, może trochę wam wyjaśniliśmy, czym się różni kompresja stratna od bezstratnej i trochę jak to działa od kuchni. Gdybyście kiedyś jeszcze mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, spróbujemy wam też o tym opowiedzieć. Jasne. No i co, do następnego, tak? Do następnego, cześć. Cześć.